Zobaczcie, panowie, ile tego jest. Ot i trochę. To jeszcze nie wszystkie, tu jeszcze siedzą na budzie. Zobaczcie. I to jeszcze połowa poszła gdzieś. Zobaczcie. Wszędzie. Od groma tego. I tu, ale... Widzicie, ile tego jest? Sprzątam gołębnik. Ale naprawdę, jeszcze 10-15 to gdzieś poszło. Jest tego naprawdę sporo. Nie wiem, ile, nie liczyłem tego. Już się rozbiły. Tu połowa. Tu druga połowa. O. Idą w rajzer, całe miasto ich. Zobaczcie. Ale już Budapeszty, co kupiłem z Wrocławia, chodzą u mnie tydzień czasu i powiem wam, że uciekają wraz. Wraz uciekają i koniec. Tylko zgonię, zaraz idą gdzieś i... Jasne chodzą. O, proszę zobaczyć, już gdzieś poszły. Już gdzieś idą, o, już się rozerwały. Już się rozerwały i o. Dlatego mówię, nie ma ich jeszcze wszystkich. Dzisiaj puściliśmy Budapeszty, co kupiliśmy w Zwoleniu. 6 sztuk. Nawet nie wiem, czy są, czy ich nie ma. No, patrzcie. Jedni tu, drudzy tu. No, jedni tam. No. Już dzisiaj ganiane były. O, jasny przyszedł z tym dopiero. Z tymi Budapesztami. No jest, tego jest. Zobaczcie. Ładnie odchodzą, tylko tu już teraz ganiane były parę razy, to wiecie. Zmęczone, nie? Ale jasny. 7 jasnych chodzi, 2 nie chodzi. Ale to nie muszą chodzić. Tu parę. Już, już się rozłączyły. Jasne, poszły tam. O. O. Wracają. Jasny i 2 Budapeszty. O, idą, 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 idą. Mówię, wszystko się rozbija. O, już nie ma połowy. Większej połowy już nie ma. Jeszcze głodne. Rozprzątałem gołębnik. O, już, połowy nie ma. Większej połowy nie ma. Kolega Borman zamówił 30 sztuk ciemnych. Zamówiłem mu w internecie, bo wszystko sprzedał i nie ma nic. O, patrzcie, jak się rozwijają. Mówię, to albo te jasne Budapeszty, tylko wyprowadzą tych jasnych. No już nie ma, większości nie ma. To jak mówię, Borman kupił 30 ciemnych, mają jutro przyjść paczką. Zobaczymy, za ile czasu puści. Ale na pewno nie będzie robił tak jak ja, że za parę minut to wypuszcza. O, proszę. Tamte tam. O. Gdzieś idą. Cholera. O, 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 o. O. Tamte tam idą. O. Widzicie? I tak to jest z tymi gołębiami. Jeszcze nie umiem chyba razem chodzić. O. Tu paru. O. Wszystko się rozwala, kochani. Ale jest tego naprawdę. Sprzątania w gołębniku też jest dużo. Poczekajcie, zaraz dostaniecie je. Zaraz. Te nie sąsiadają. A tamte tak. Proszę. I to jasne, te na ściągach też tam są. Proszę zobaczyć. I już wyprowadzają jasne. No i zaraz będzie pojazd. Ech, te moje. Już siadają na budę. Każdy jeden. Żaden nie ma prawa siąść na dach. Chyba że obcy, świeży. O, proszę. Jeden jasny, idzie. Idzie, idzie, idzie. Siadaj jasny, siadaj. Idzie. Idzie jaśniak. Patrzcie, kulą. Ijo, ładnie, pięknie jasny. To mi się podoba. Pozdrawiam pana z Wrocławia. Naprawdę mam dobre gołębie. I Budapeszty i jasny, co wziąłem. Gołębie są mądre i naprawdę tam 3 jasne nie chodzi tylko, ale mówił ten pan, że jak oni chcą, to sobie chodzą, jak nie, to nie. O, następne.
Schodzą dopiero. O, o. O, proszę. Ale większej połowy nie ma. Ja wam pokażę, poczekajcie by tak. O, sprzątanie pojemników. Kochani, pokażemy co kupiliśmy. To syn kupił oczywiście, bo ja nie byłem. Bo ten mój syn to już z Bormanem się tak skumplował, wiecie, że co tydzień targ. O, tam są moje. Jeszcze pokażę może. Nad Bormanem już idą. Już. O, poszły na Bormana. Są nad Bormanem, kochani. Już prawie, że są. Trzeba przybliżyć i... Ja cię ich złapię. Aha, złapię ich. Zara, jutro. Idą nad mieszkaniem. Nie widzę ich dokładnie. W tym telefonie, ale tu przejdę, jakoś będzie ich widać. O, idą, 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 idą. Ja już jeden odcinek widzę. O, idą. Zobaczcie. Jak się rwią. Połowa tu zginie, mówię. No nie ginie, takich jest od groma. No pokażemy co kupiliśmy. Znaczy co syn kupił. Już pokazujemy. Dwie czajki dropiate. Nie wiem czy to będzie widać. Tak chcę, żeby nie z tego. Czajeczki dwie dropiate. Siwa i czarna. Jasna samiczka na białym ogonie. Dwa perłowe maślaki nakrapiane. I taka maślaczka jedna też. O. No wygonił. Wygoń. O, proszę zobaczyć. Bardzo ładny gołąbek. I no i sześć oczywiście Budapesztów jeszcze siwych. Ładne ptaki, podobają mi się. A najbardziej mi się podobają czajki. Równiutkie. Bardzo ładne czajeczki. Siwy, dropiaty i czarny. Ale tego nie będę puszczał. To jest zamknięte na zimę. Już wystarczy tego puszczania, tych gołębi. Proszę zobaczyć. Jasną kupi syn, bo mam samca. A wczoraj wróciła jasna na białym ogonie. Tylko ciekawe czy jest, bo bardzo mądry gołąb. Dobra kochani, pozdrawiamy.